Dzisiaj przypada 31. rocznica krwawej masakry górników w kopalni Wujek na Śląsku, dokonanej przez polskie władze komunistyczne. Chcemy modlić się w tym dniu, pamiętać o tych wszystkich ofiarach, które oddały swoje życie za ojczyznę. Pragniemy pamiętać w tym dniu o wszystkie ofiary Solidarności lat 80., zamordowanych kapłanów katolickich, ludzi pracy, nieugiętych w obronie wolności słowa, mówienia prawdy, zachowania wartości chrześcijańskich. Pragniemy wypełnić to słowo kapłana księdza Popiełuszki, obowiązek chrześcijanina, to stać przy prawdzie, choćby miała ona wiele kosztować. Serdecznie chciałbym powitać wszystkich na tej arystii, wszystkich związanych z tamtymi wydarzeniami, również wszystkich jakoś związanych poprzez więzy rodzinne, przyjacielskie z ofiarami katastrofy w Smoleńsku. Szczególnie chciałbym przywitać poczet sztandarowy duszpasterstwa ludzi pracy parafii Mistrz Jowickiej. Abyś przybył, ale powiedz tego słowo, dajcie mi zdrowie.
nad Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku i ludobójczej zbrodni katyńskiej dokonanej w kwietniu 1940 roku. W kompozycji Modlitwa i Pamięć słyszymy opracowane muzycznie słowa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej profesora Lecha Kaczyńskiego, który miał wygłosić przewodniczącą uroczystością jubileuszową w Katyniu. Tragedia narodowa. Polska delegacja państwowa na czele z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej profesorem Lechem Kaczyńskim w sobotni poranek 10 kwietnia 2010 roku udała się polskim rządowym samolotem na uroczystości jubileuszowe w Katyniu. Tutaj, na polskim cmentarzu wojskowym, pośród tysięcy małych pomordowanych Polaków, miała przewodniczyć modlitwie i pamięci 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Polski statek powietrzny na pokładzie z polską delegacją państwową pożegnał Warszawę, kierując się na wojskowe lotnisko Siewierny, znajdujące się w Smoleńsku. W kilka minut po czasie lądowania polskiego samolotu na terytorium Rosji, Rosjanie podali wiadomość, która szybko objęła się. Polski prezydencki samolot uległ katastrofie pod Smoleńskiem. Wszyscy uczestnicy tego lotu zginęli. Zdrowa się Pani do łaski śmierna, Pan z Tobą. Błogosławione się między gwiazdami i błogosławione powód żywota Twojego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wieczne odpoczywanie radzi dać Panu, a świat żywo i stale jej świeci. Thank you.
pomordowano. Pomódlmy się nad ich grobami. Chwała bohaterom. Cześć ich pamięci.